Jest ze mną Norbert Ślusarczyk, jesteśmy po meczu Perła Kraków Logitech Błękitna Husaria. Cześć Norbert. Cześć, witam wszystkich. Wywiad nietypowo, bo zaczniemy od jesieni, przejdziemy do zimy i skończymy na jesieni z powrotem. Dobra. Więc na wstępie gratulacje za tytuł bramkarza sezonu jesiennego. Wręczam Ci statuetkę. Dziękuję bardzo. Także gratuluję. Jak się czujesz jako najlepszy bramkarz Ligi E? Dla mnie jest to oczywiście bardzo fajne wyróżnienie, to jasne, że traktuję amatorsko, tym bardziej, że Liga E no nie jest jakaś może jedna z najlepszych poziomów, tak, ale bardzo doceniam właśnie takie indywidualne nagrody. Też dziękuję całemu zespołowi oczywiście, koledzy z obrony się postarali, żebym miał co robić. Nie, naprawdę, bardzo, bardzo miłe uczucie. Mimo tego, że jest to Liga E, to mimo wszystko po prostu traktuję to naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. Okej, przechodzimy do zimy. Dzisiaj przełamanie. Nie? Bo po pierwsze strzeliliście gole, dokładnie. A po drugie zwycięstwo. Co zadecydowało o waszym triumfie dzisiaj? Myślę, że wreszcie zaczęliśmy być skuteczni. My mamy wielki problem ze skutecznością. My mamy co mecz naprawdę wiele, wiele sytuacji, których kompletnie nie wykorzystujemy. Słupki, poprzeczki, sam na sam niewykorzystane. Wreszcie się to udało, wreszcie się chłopaki z przodu zmobilizowali. Myślę, że to jest ten główny czynnik. Naprawdę też zaczęliśmy grać między sobą i to też jest bardzo ważna rzecz, żeby wreszcie się zgrywać, tak? Bo nawet w Lidze E jest to bardzo ważne. Pierwsza bramka dla Perły, bardzo efektowna, po rękach. Można było coś zrobić w tym przypadku więcej? Szczerze mówiąc, nie widziałem tej piłki, naprawdę. Dosłownie w ostatniej milisekundzie ją zobaczyłem. Zobaczę sobie teraz potem na skrócie, jak to było, ale nie tak się wyciągało. Okej, a propos wyciągania, no to właśnie przechodzimy wracamy do sezonu jesiennego. Jak myślisz, kto wygrał głosowanie na bramkę, na paradę sezonu internautów? Z tego, co liczyłem, to chyba ja. Zgadza się, także gratuluję także po raz drugi bardzo. Z rzędu zresztą triumfu. Mobilizujesz jakoś swoich wyborców? Na pewno, oczywiście link poszedł między znajomymi, ale też widziałem bardzo dużo głosów ludzi, których kompletnie nie znam i to też jest bardzo motywujące, że mimo tego, że jestem kompletnie nieznaną osobą tak naprawdę w szerszym gronie FLS-a, ludzie mnie doceniają. Także naprawdę bardzo... Norbert, chłopak ci klucz zostawi. Dzięki. Także naprawdę bardzo miła sprawa. I też bardzo miło jest to, że właśnie ta liga, którą tutaj organizujecie, to wszystko jak organizujecie, my też możemy poczuć się tak naprawdę jak pół profesjonaliści, tak? Możemy zobaczyć, co zrobiliśmy, możemy to pokazać komuś. To jest naprawdę super. I polecam naprawdę każdemu granie tutaj po prostu, bo jest wiele, wiele, wiele możliwości i wiele zalet z tego powodu. Dzięki za miłe słowa, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo.